Teraz po naprawie komputer chodzi tak. Wymienione zostały oba wiatraki Zelmana przed tył. Z przodu został wsadzony duży 14-centymetrowy wiatrak. Komputer osiąga 60 stopni w maksymalnym stresie. Żadnego throttlingu nie ma. Dochodzi do 93 W. Jak widać, liczy wszystko z maksymalną prędkością. To jest tak Y-Cruncher. A tak działa komputer. Jest prawie niesłyszalny. Więc myślę, że jest ok. Chłodzenie zainstalowane w środku to Grandis V2 z dwoma wiatrakami. Trzeci wiatrak też jest od Silent MPC. A tam pod spodem został zamontowany duży 14-centymetrowy wiatrak. Wiatraczki małe, boczne, tego czegoś są włączone. Karta graficzna ma wyregulowany wiatrak, wymienna pasta. Więc w tym momencie tak naprawdę komputer jest prawie niesłyszalny. No i widzimy, że maksymalna temperatura CPU na swoich domyślnych właściwościach to 60 stopni. Przy pełnym obciążeniu najbardziej wymagającym programem był Y-Cruncherem. Więc to wszystko. A chłodzenie Anteka jest do wyrzucenia. Ale jeszcze je chyba rozbiorę i zobaczę, czy pompa działa. To tak z czystej ciekawości. Pozdrawiam.